Wspomnienia siostry Łucji z Fatimę. Odcinek osiemnasty Drugie wspomnienie Część trzecia Po objawieniach Rozdział pierwszy Pierwszy raz w szkole O rety Piszę tak bezładnie, a niektóre rzeczy już zapomniałam Ale robię, jak mi Ekscelencja kazał Mianowicie, abym pisała w miarę Jak sobie wszystko przypominam I z całą prostotą Tak więc chcę robić nie zwracając uwagi ani na porządek, ani na styl. Wydaje mi się, że w ten sposób moje posłuszeństwo jest najdoskonalsze, a zatem przyjemniejsze Panu Bogu i niepokalanemu sercu Maryi. Wracam więc do rodzinnego domu. Już mówiłam, Ekscelencji, że moja matka była zmuszona sprzedać naszą trzodę. Pozostawiła zaledwie trzy owce, które zabieraliśmy ze sobą w pole. Gdyśmy nie szli, Dawaliśmy im w zagrodzie coś do jedzenia. Moja matka posłała mnie wtedy do szkoły. W wolnych chwilach, które mi pozostawały, chciała, abym uczyła się tkać i szyć. W ten sposób miała mnie w domu i nie musiała tracić czasu na szukanie mnie. Pewnego pięknego dnia moje siostry mówiły o tym, aby pójść z innymi dziewczętami na winobranie. Do pewnego bogatego pana z posiadłości PDK. Moja matka zadecydowała, że mogą pójść, ale i ja z nimi pójdę. Mówiłam też już na początku, że moja matka nigdzie im nie pozwalała chodzić, jeżeli mnie nie zabiorą. Rozdział drugi. Łucja i jej proboszcz. W tym czasie ksiądz proboszcz zaczął również przygotowywać dzieci do uroczystej Komunii świętej. Ponieważ ja od sześciu lat powtarzałam uroczystą komunię, moja matka postanowiła, że w tym roku nie pójdę. Z tego powodu nie poszłam na lekcje katechizmu. Kiedy inne dzieci po skończonych lekcjach biegły na werandę plebanii, ja wracałam do domu, aby kontynuować moje szycie lub tkanie. Poczciwemu proboszczowi nie podobała się moja nieobecność na lekcjach katechizmu i jego siostra któregoś dnia, gdy wychodziłam ze szkoły, Kazała jednemu dziecku zawołać mnie. Spotkało mnie ono już na drodze do Justrel, koło domu jednego biednego człowieka, którego nazywano Karakol. Dziecko powiedziało mi, że siostra proboszcza kazała mnie zawołać, więc powinnam do niej pójść. Myśląc, że to znów na jakieś przesłuchanie, prosiłam o wytłumaczenie mnie, bo moja matka kazała mi ze szkoły niezwłocznie wrócić do domu. I nie mówiąc nic więcej, pobiegłem jak głupia przez pola szukać kryjówki, gdzie nie mogliby mnie znaleźć. Tym razem jednak zabawa kosztowała mnie drogą. Po kilku dniach w parafii miała być wielka uroczystość. Na sumę przyjechali księża z sąsiedztwa. Po zakończeniu uroczystości ksiądz proboszcz zawołał mnie i w obecności wszystkich tych księży zganił surowo, że nie przychodziłam na lekcje katechizmu, i że nie stawiłam się na wyzwanie jego siostry. W końcu poruszono wszystkie moje wady, a kazanie pokutne trwało bardzo długo. Nie wiem, w jaki sposób zjawił się tam jakiś dobry kapłan, który próbował mnie obronić, chciał mnie usprawiedliwić, tłumacząc, że może moja matka mi nie pozwoliła. Ale poczciwy probosz odpowiedział: Matka? Matko święta, to ona jest stworzeniem, z którego nie wiadomo, co wyrośnie. Ten dobry ksiądz, który później został dziekanem w Torez Nowas, zapytał mnie wtedy uprzejmie o powód, dlaczego nie chodziłam na katechizm. Oświadczyłam, że moja matka tak zadecydowała. Widocznie ksiądz proboszcz nie wierzył mi, bo kazał zawołać moją siostrę Glorię, która stała na placu kościelnym, aby dowiedzieć się od niej prawdy. Sprawdziwszy, że tak było, jak mówiłam, oświadczył: No, to dobrze. Ale będziesz chodziła na lekcje katechizmu, które jeszcze pozostały do końca, a później wyspowiadasz się u mnie, przyjmiesz uroczystą komunię świętą wraz z innymi dziećmi, albo tu w parafii nie otrzymasz więcej komunii świętej. Słysząc to, moja siostra powiedziała, że pięć dni przed komunią świętą miałam z nimi wyjechać i że sprawiałoby to nam trudności, jeżeli ksiądz proboszcz zechce... Mogłaby się wyspowiadać i przystąpić do Komunii Świętej w jakikolwiek dzień przed wyjazdem. Dobry proboszcz nie zgodził się na te prośby i podtrzymywał stanowczo swoje zdanie. Kiedy przyszłyśmy do domu, powiadomiłyśmy o tym matkę, która również poszła prosić księdza, bym nie wyspowiadał i dał mi Komunię Świętą innego dnia. Ale wszystko było na próżno. Moja matka postanowiła, że wobec tego... W następnym dniu po uroczystej Komunii Świętej mój brat wyprawi się w podróż ze mną mimo dalekiej i uciążliwej drogi. Sądzę, że krwawe poty na mnie występowały na samą myśl, że mam się spowiadać u proboszcza. Strasznie się go bałam. Płakałam ze zmartwienia. W przeddzień proboszcz kazał wszystkim dzieciom przyjść po południu do kościoła do spowiedzi. Poszłam więc ze ściśniętym sercem Wchodząc do kościoła, zauważyłam, że było więcej spowiadających księży. W jednym z konfesjonałów w głębi kościoła siedział ojciec Kruz z Lizbony. Ja już z nim rozmawiałam i bardzo mi się podobał. Nie zauważyłam, że w jednym z otwartych konfesjonałów w środku kościoła siedział proboszcz i wszystko widział. Pomyślałam sobie: Najpierw pójdę wyspowiadać się u ojca Kruz i zapytam się, co mam robić. Potem pójdę do proboszcza. Ojciec Krus przyjął mnie z całą uprzejmością i wysłuchawszy mnie, dał mi naukę. Powiedział, że jeżeli nie chceś do proboszcza, nie muszę i z tego powodu nie może mi odmówić komunii świętej. Uszczęśliwiona tą radą, odmówiłam pokutę i uciekłam z kościoła w strachu, że ktoś mnie jeszcze zawoła. Następnego dnia poszłam w mojej białej sukni, obawiając się jeszcze, że będzie mi odmówiona komunia święta. Ale proboszcz zadowolił się tym razem zwróceniem mi uwagi po skończonej uroczystości, że moje nieposłuszeństwo nie uszło jego uwagi. Widział bowiem, że spowiadałam się u innego księdza. Ze względu na wydarzenia, dobry proboszcz stawał się coraz bardziej niezadowolony i nerwowy. Pewnego pięknego dnia opuścił parafię. Rozeszła się wtedy pogłoska, że proboszcz odszedł z mego powodu, nie chcąc przyjąć odpowiedzialności za wydarzenia. Ponieważ był proboszczem gorliwym i kochanym przez ludzi, miałam z tego powodu różne przykrości. Niektóre kobiety, kiedy mnie spotykały, folgowały sobie, wyzywając mnie w brzydki sposób. Często mnie nawet policzkowały lub kopały. Rozdział trzeci. Franciszek i Hiacynta współuczestniczą w cierpieniu ludzi. Hiacynta i Franciszek rzadko kiedy doznawali tych pieszczot, których niebo nam nie skąpiło, ponieważ rodzice ich nie pozwalali, aby ktokolwiek ich dotknął, ale cierpieli ze mną, płakali widząc mnie załamaną i upokorzoną. Pewnego dnia Hiacynta powiedziała mi – jakby to było dobrze, gdyby moi rodzice byli tacy jak Twoi, aby ludzie mogli mnie też bić, gdyż wtedy mogłabym więcej ofiar złożyć Bogu? Niemniej jednak potrafiła doskonale wykorzystać każdą okazję do umartwienia. Mieliśmy również zwyczaj od czasu do czasu nic nie pić przez dziewięć dni albo nawet przez cały miesiąc. Zrobiliśmy te ofiary w pełni sierpnia do upał był niemożliwy. Wracaliśmy któregoś dnia z modlitwy różańcowej z Kowadairia i kiedy zbliżyliśmy się do stawu, który znajdował się przy drodze, Hyacinta rzekła Słuchaj, tak mi się chce pić i tak bardzo boli mnie głowa Napije się troszeczkę tej wody. Tej nie, odpowiedziałam. Moja matka nie chce, abyśmy pili stąd wodę, bo ona może nam zaszkodzić. Poprosimy o wodę Marię de Anios. To była nasza sąsiadka, która niedawno wyszła za mąż i mieszkała tam w chałupce. Nie, tej dobrej wody nie chcę. Napije się tej, bo zamiast złożyć Bogu ofiarę spragnienia, złożę mu z się tej brudnej wody. Rzeczywiście, woda z tego stawu była bardzo brudna. Różni ludzie prali tam swoją bieliznę, zwierzęta tam piły i kąpały się. Dlatego moja matka zwracała bardzo uwagę na to, aby jej dzieci nie piły tej wody. Innym razem Hiacynta mówiła: Pan Bóg musi być zadowolony z naszych ofiar, ponieważ mnie się chce tak strasznie pić, ale nie będę pić. Chcę cierpieć z miłości dla niego. Któregoś dnia siedzieliśmy na progu domu mojego wujka i zauważyliśmy, że jacyś ludzie zbliżają się do nas. Franciszek i ja Uciekliśmy zaraz do pokoju, aby się schować pod łóżkiem. Hiacynta powiedziała, ja się nie ukryję, złożę tę ofiarę Panu Bogu. Ci ludzie zbliżyli się, rozmawiali z nią, czekali przez dłuższy czas, gdy mnie szukano, wreszcie poszli sobie. Wyszłam wtedy z mojej króliówki i zapytałam Hiacyntę, co odpowiedziałaś, gdy cię pytali, gdzie jesteśmy? Nic nie odpowiedziałam, spuściłam głowę. Wbiłam wzrok w ziemię i nic nie mówiłam. Zawsze tak robię, gdy nie chcę powiedzieć prawdy, a kłamać również nie chcę, bo kłamać to grzech. Rzeczywiście zawsze tak postępowała, i nie warto było zadawać jej pytań, bo po prostu nie odpowiadała. Przeważnie jednak nie byliśmy w stanie składać tego rodzaju ofiary, gdyśmy mogli uciec. Innego dnia. Siedzieliśmy o kilka kroków od ich domu w cieniu dwóch drzew figowych, które zwisały na drogę. Franciszek oddalił się nieco, aby się bawić. Kiedy zauważył, że zbliżało się kilka pań, przybiegł, by nas o tym powiadomić. Ponieważ w tych czasach używało się kapeluszy o rondach wielkości sita, myśleliśmy, że w takim nakróciu głowy nie zobaczą nas. I bez namysłu wdrapaliśmy się na figi. Gdy tylko te panie przeszły, sunęliśmy się co prędzej z drzewa i w pośpiesznej ucieczce ukryliśmy się w polu kukurydzianym. Ten nasz sposób był również jednym z powodów skarg księdza proboszcza. Szczególnie skarżył się na to, że uciekamy przed kapłanami. To prawda, ksiądz proboszcz miał rację, ale czyniliśmy to tylko dlatego, że zwłaszcza księża bardzo nas wypytywali. Gdyśmy się znaleźli w obecności jakiegoś kapłana, już przygotowaliśmy się do złożenia Bogu jednej z większych ofiar.